prawdopodobnie ostatni dzień w Niemczech, albo przedostatni, ostatni dzień etapu, znaczy ostatni etap na drodze niemieckiej, potem jest Szwajcaria. Dzisiaj próbowałem szukać pracy, znaczy po drodze spotkałem sady, widziałem ludzi pracujących, praktycznie samych Polaków. Ostatni papieros do kawy, bo więcej już nie mam tytoniu ani funduszy. Co u mnie? No, w nocy zmokłem dzisiaj mocno. Wczoraj było załamanie pogody, Alpy ściągnęły chmury. Cały dzień lało. W ogóle teraz tego nie widać, bo jestem w lesie, ale wczoraj przy dobrej widoczności było widać Alpy. Także miła odmiana. W nocy padało, niestety tam się suszy mój śpiwór, niestety przemógł. Spałem pod wiatą i z tego też powodu, że przeciekała. Niestety trochę mi śpiwór nasiąkł wodą. No i generalnie jakoś idzie. Tak jak mówiłem, pieniędzy już nie mam. Mam trochę orzechów włoskich, bo teraz jest sezon w pełni. Jabłek jest dużo. Gruszek. Fajnie by było, jakby mi się udało na jakieś 2-3 dni znaleźć pracę przy zbiorach, ale z drugiej strony się nie uzależniam od tego. Postaram się tak czy siak iść dalej. Mam nadzieję, że pogoda będzie jak najdłużej łaskawa. Że nawet jeżeli będą deszcze, że będzie chociaż trochę słońca, że można było się wysuszyć. No i co? Następnym razem się prawdopodobnie albo widzimy gdzieś z jeziora Bodeńskiego, o ile mi bateria jeszcze wytrzyma, albo już pozdrowię Was ze Szwajcarii, chyba że coś się wydarzy nieoczekiwanego. Pozdrawiam wszystkich, tęskni mi się. Do zobaczenia.